Witam serdecznie na kolejnym moim filmie, tym razem może dość nietypowe jak dla mnie w porównaniu do pozostałych filmów, tym razem z matematyki, która oczywiście może się przydać na przykład na finansach matematyce finansowej. Chodzi o zadania dotyczące ciągów geometrycznych. Jeżeli mamy zadanie, które polega na obliczeniu wartości dziesiątego wyrazu oraz sumy 10 początkowych wyrazów, ale ciągu geometrycznego, to musimy wiedzieć, ile wynosi na przykład wyraz pierwszy, tutaj równy 2, a ile wynosi iloraz w takich najprostszych zadankach, które chcę Wam omówić. Więc musimy wiedzieć, że mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym, czyli z takim jakby zbiorem liczb, które między sobą są poukładane w sposób uporządkowany. Dodatkowo między nimi jest taka zasada, że każda kolejna liczba jest wynikiem przemnożenia poprzedniej przez jakiś stały element zwany ilorazem. A więc jeżeli wiemy, że pierwszy wyraz ciągu naszego geometrycznego wynosi 2 i wiemy, że iloraz ciągu geometrycznego wynosi 3, to oznacza, że pierwsza liczba to 2, potem jest razy 3, czyli jest 6, 6 razy 3 18, 18 razy 3 54 i tak dalej idzie, powiedzmy, aż do ostatniego wyrazu. Niekoniecznie jest to ustalony wyraz, który to jest, więc jest tak zwane n, czyli liczba wyrazów ciągu. Jeżeli wzór na ustalenie któregoś tam wyrazu, któregoś n-tego wyrazu ciągu geometrycznego wygląda następująco, jest to po prostu wynik przemnożenia pierwszego wyrazu razy ten iloraz, ale podniesiony do potęgi n-1, gdzie n to jest jakby numer tego wyrazu ciągu geometrycznego i mamy do policzenia wyraz 10, to oznaczamy go jako A10, a więc wystarczy przemnożyć A1 razy Q do potęgi 10 minus 1, a więc jest to 2 razy 3 do 9. Jak to faktycznie jest, można policzyć? Na kalkulatorze takim tradycyjnym można to zrobić tak, że to jest 3, to jest funkcja podnoszenia do drugiej, do którejś tam innej potęgi, czyli ten daszek, wydaje nam to taki wynik i wystarczy przemnożyć razy 2 razy jako wynik początkowy. To, co otrzymamy, to jest wartość wyrazu 10 tego ciągu geometrycznego. Jeżeli drugim elementem tego zadania było wyznaczenie sumy 10 początkowych wyrazów tego ciągu geometrycznego, a wiemy, że nasz iloraz ciągu geometrycznego jest różny od jedynki, to w tym momencie możemy skorzystać ze wzoru, który tutaj mamy. Faktycznie w powiększeniu ma on wzór taki, że to jest ten pierwszy wyraz przemnożony razy ułamek, gdzie w liczniku jest 1 minus ten iloraz, który jest u nas równy 3 do potęgi n, gdzie n to jest liczba tych liczba początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, u nas jest 10 początkowych wyrazów, czyli n jest równe 10 i dzielimy to przez 1 minus q, po prostu bez żadnej potęgi, a więc mamy 2 razy i ułamek, 1 minus 3 do 10 przez 1 minus 3 w mianowniku. A więc faktycznie, jeżeli ja policzę na kalkulatorze matematycznym, że to jest 3, podniesione do potęgi, tutaj będzie działał ten znaczek tutaj x do y do 10 i zrobię Ctrl C i zrobię 1 minus ten wynik. Aha, dobra, skasowałam, czyli to będzie jeszcze raz 3 podniesione do potęgi 10, ten wynik kopiujemy i liczymy 1 minus Ctrl V, czyli wklejony ten wynik. I teraz ten wynik na pewno będzie, tak jak widzicie tutaj, podzielony przez minus 2, czyli dzielę przez 2. Ten wynik oczywiście interesuje mnie z plusem i razy 2 daje nam właśnie ten wynik oczywiście z plusem, czyli mamy suma 10 początkowych wyrazów, gdy ich mamy łącznie 10, to powiemy, że ta suma wynosi 59 048, a 10 wyraz to 39 366 i
Jeżeli potrzebujecie rozwiązania swoich zadań na poziomie studiów, czy z matematyki, czy z innego przedmiotu ilościowego z kierunków ekonomicznych, możecie pisać na zadania@projekty.wp.pl lub wejść na stronę internetową, a ja wycenię Wam takie zadania po kontakcie ze mną. Możecie też subskrybować mój kanał, oglądać pozostałe inne filmy, czy to z matematyki, czy z innych przedmiotów. Wszystko posegregowane w postaci jasnych, przejrzystych playlist. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo najpierw zrozumiecie ten przedmiot, a potem go zaliczycie. Pozdrawiam!